Dużo byłem do Unii Europejskiej, Polska. Takiego konsensusu, który zadowalałby i Kanadyjczyków, i Unię Europejską, więc licząc na jakiś potencjalny zysk, musimy też pogodzić się z tym, że będą jakieś koszty. No a skoro o tym już zaczęliśmy, że nie da się zawsze dojść do kompromisu, to chciałam jeszcze podpytać o tą płacę minimalną w Niemczech, która rośnie od przyszłego roku. No od niedawna mamy tą płacę minimalną u naszego zachodniego sąsiada. Teraz będzie wzrost, na razie mamy 8,50 za godzinę, teraz wzrost o 34 eurocenty, czyli 8,84 euro. Tak postanowił niemiecki rząd. Ta skala podwyżki jest trochę wyższa, o 7 eurocentów wyższe niż wynikałoby ze wskaźników indeksu Federalnego Urzędu Statystycznego, ale z drugiej strony związkowcy chcieli jeszcze wyższej podwyżki, domagali się zaokrąglenia tej stawki do 9 euro, czyli też o kompromis trudno. A z drugiej strony wiemy, że i nas ta płaca, prawda, naszych kierowców chociażby ciągle jest ta sprawa gdzieś tam w tle. Dzisiaj jest świeża sprawa z Francją, tak, gdzie znowu polskie firmy transportowe we Francji mają ten sam problem. No, z płacą minimalną jest tak, że ona ma wady i zalety i no nie może być tak, że wady przesłonią nam zalety, jeśli chodzi o płacę minimalną. No, w Niemczech nie było płacy minimalnej, tam są bardzo silne związki zawodowe i do tej pory porozumienia płacowe faktycznie były osiągane między organizacjami zrzeszającymi pracodawców i organizacjami, które były takimi centralami związkowymi. W Niemczech mnóstwo osób należy do związków zawodowych, mają znacznie lepszy PR związki zawodowe niż w Polsce i znacznie większym, mam wrażenie, że szacunkiem są otaczane. Tylko że jeżeli pojawiła się płaca minimalna, to z natury rzeczy wcześniej te porozumienia były zawierane za zamkniętymi właściwie drzwiami, łatwiej się wtedy dogadać. Dzisiaj płaca minimalna, czy to w Polsce, czy w Niemczech, staje się takim elementem gry politycznej. I ona zawsze staje się elementem gry politycznej. Zapominamy, po co jest płaca minimalna, zapominamy, dlaczego się płacę minimalną powinno podnosić, waloryzować, albo nie podnosić, nie waloryzować. Zapominamy, że płaca minimalna powinna być powiązana z kondycją przedsiębiorstw i z produktywnością, tak? A w Polsce płaca minimalna na przestrzeni ostatnich 10 lat rosła kilkakrotnie szybciej niż produktywność. No, w taki sposób w porządku. Możemy pomóc jakiejś grupie, która najmniej zarabia, ale pomagając tej grupie musimy zadać